Kuba, pierwsza tercja spotkania nie zapowiadała tak korzystnego wyniku dla Was. Zgadza się, po pierwszej tercji był remis. Opole pokazało, że potrafi walczyć jak równy z równym, z każdym przeciwnikiem. Zresztą w dwa mecze wcześniej, dwa razy z Sanokiem, bardzo wyrównane mecze. No ale na szczęście udało nam się to przełamać w tej drugiej tercji, w trzeciej. Dołożyliśmy trochę tempa i udało się to przełamać. Powiedz, spodziewaliście się przed ligą, że Orlik będzie taką mocną drużyną? Dzisiaj, gdyby nie ilość błędów, które popełnili, mogłoby być ciężko. Oczywiście, myślę, że się nikt widzę nie spodziewał, ale widać, że chłopaki są dobrze przygotowani, do tego mają dobrego bramkarza. I gdyby właśnie nie te drobne, indywidualne, drobne błędy, które popełniają, to naprawdę byłaby ciekawa drużyna.